6 Ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Mamy nowe selfie sticki i są naprawdę zarąbiste i bardzo cieszę się, że zaraz będę mógł je Wam pokazać. Mamy cztery modele, każdy z nich ma pewnego rodzaju unikatowe zalety, unikatowe cechy, o których zaraz będę Wam opowiadał. Dwa z nich wyposażone są w MagSafe. To jest bardzo wygodna rzecz i zaraz o tym wszystkim opowiem. Jeden ma bardzo ciekawe funkcje statywowe, nietypowe funkcje statywowe, a jeden z nich, Dodatkowo wyposażony jest również w lampy LED, które pozwolą Wam doświetlić nagrywaną scenę bądź Was samych, kiedy będziecie chcieli mówić do kamery. A zacznijmy sobie od tego tutaj największego egzemplarza, który ma bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o funkcje statywowe, które na pewno wielu z Was przypadnie do gustu. Zajrzyjmy do środka. Ten oto delikwent, który tutaj widzicie, to jest naprawdę kawał selfistika. Ciekawego, bo przede wszystkim naprawdę takiego już można powiedzieć półprofesjonalnego ze względu chociażby na kilka możliwości, kilka zastosowań, które on Zapewnia i rzeczy, na które pozwala dzięki swojej nietypowej konstrukcji. Po pierwsze, na pierwszy rzut oka mamy tutaj coś, co w zasadzie wydaje się selfistikiem klasycznym do smartfonów, ale wcale nie do końca. Ponieważ jeżeli sobie odkręcimy tutaj ten oto uchwycik, taki typowo smartfonowy, Mamy tutaj gwint 1,4 cala, klasyczny fotograficzny gwint, do którego możemy przykręcić w zasadzie dowolną kamerę, kompakt, lustrzankę. Taki sam gwint znajduje się jeszcze tutaj niżej. Więc jeżeli chcielibyście na przykład bezpośrednio, pomijając tą głowicę kulową, przymontować sobie na przykład właśnie coś cięższego, coś co mogłoby już możliwości tej właśnie tutaj tego kulowego zawiasu delikatnie nadwyrężać. Typu chociażby właśnie ciężka lustrzanka ze sporym obiektywem, no to mamy możliwość przekręcenia, przetwierdzenia owej lustrzanki bezpośrednio w tym miejscu. Oczywiście z ograniczoną bardzo możliwością regulacji wtedy po tej stronie. Natomiast zaraz pokażę wam, że to wcale nie musi być problem, ponieważ skupmy się teraz na chwilkę na nóżkach tego oto Selfie stick łamane na statyw, bowiem, mamy tutaj sobie trzy nóżki. Jak to w statywie często bywa. Tyle, że one są elastyczne. I możemy sobie dowolnie je wyginać. Po pierwsze, to może dać nam troszkę stabilności, jeżeli chodzi właśnie o takie rozwiązania statywowe, ponieważ jesteśmy w stanie. W dowolny sposób, nawet na nierównej powierzchni, łatwo dostosować sobie kąt ich po prostu nachylenia i nachylać sobie dzięki tej ich elastyczności cały, w zasadzie całą tą konstrukcję do dowolnego poziomu. Mało tego, to nie musi nawet nigdzie stać. Ja spróbuję to zrobić z racji braku lepszego rozwiązania. Przymocuję to sobie do swojej ręki w tej chwili. Zobaczcie, wystarczy na przykład na gałęzi drzewa, nie wiem, na jakiejś barierce, na płocie. Możecie to sobie zaczepić. Świetna rzecz wtedy, kiedy nie możemy rozstawić się na przykład za bardzo ze statywem, bo nawet nie bardzo jest gdzie i choćbyście mieli i profesjonalny statyw na przykład gdzieś w plecaku, no to i tak może być problem, jeżeli powierzchnia jest bardzo nierówna, błotnista, jakaś kamienista i ciężko jest się rozstawić ze sprzętem, ale na przykład rośnie sobie drzewo, tak, albo jest gdzieś właśnie jakiś kawałek poręczy. Wtedy możecie sobie śmiało montować to właśnie w zasadzie do dowolnej powierzchni, na którą tylko w jakikolwiek sposób da się to po prostu zaczepić zawinąwszy wokół. A wracając jeszcze na chwilę do samych uchwytów, no bo właśnie mamy sobie tutaj wspomniany zawias kulowy, taką głowicę kulową, która po zwolnieniu pozwala nam na dowolny obrót w każdą właściwie stronę. Do przodu lub do tyłu o blisko 90 stopni możemy już obrócić w ten zawias, tak żeby na przykład kamerę nakierować w dół bądź do góry bezpośrednio, kiedy mamy taką potrzebę rzecz jasna. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze stopkę, możemy sobie do tego przymocować jakieś dodatkowe źródło światła, czyli świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przy użyciu czegoś takiego sobie vlogować i potrzebują doświetlić, no czy scenę jakąś, którą nagrywacie, czy własną twarz, kiedy używacie tego właśnie jako selfie sticka, czy też no, nawet i statywu, ale właśnie do nagrywania, no, tak jak ja w tej chwili, na przykład siebie. To nie jest wcale tak regularnie i często spotykane, mam wrażenie, rozwiązanie, jeżeli chodzi o tego typu właśnie gadżety, jak selfie sticki i takie właśnie podróżne, małe statywy. Także jest to fajny dodatek, zwłaszcza, zwłaszcza dla tych z Was, którzy chcą nagrywać przy użyciu nie aparatu, który będzie miał własną stopkę i do którego będziemy mogli przymocować sobie dowolną lampę, czy report. Czy jakieś LEDowe źródło światła stałego. Natomiast kiedy chcemy używać smartfona, no a czemu nie, tak naprawdę, świetnie się do tego nadają, to wtedy do smartfona dodatkowego źródła światła doczepić nie będzie łatwo. Być może nie jest to niemożliwe, ale z całą pewnością tego typu właśnie stopka umiejscowiona w tym miejscu jest bardzo fajnym dodatkiem. To jest tak zwana zimna stopka, czyli tutaj nie ma żadnego dodatkowego ani źródła zasilania w niej, bądź nie ma żadnych styków, które mogłyby przenosić informacje z aparatu. Także to jest pasywne rozwiązanie, także raczej do właśnie zastosowań światła stałego, kiedy włączamy sobie po prostu lampę LED tutaj jakąś dołączoną i doświetlamy właśnie sobie twarz w trakcie nagrywania. Wszystko dodatkowo jeszcze wieńczy pilot zdalnego sterowania, taka mała pastylka, którą możemy sobie odpiąć. I może ona właśnie służyć jako pilot. Ustawiamy sobie na przykład ten statyw gdzieś, czy zaczepiamy go na wspomnianej gałęzi drzewa. I odchodzimy sobie na wiele metrów, ponieważ to jest bluetoothowe, także zasięg w otwartej przestrzeni. No, to jakieś 20-25 metrów, myślę, że spokojnie. Bądź kiedy mamy go wczepionego tutaj w specjalny uchwyt, nie musimy sięgać do telefonu, żeby uruchomić po prostu yy, aktualnie wybraną funkcję, czy też robienia zdjęć, czy rozpoczęcia sekwencji nagrywania wideo, tylko wystarczy wcisnąć przycisk i od razu wyzwalamy, czy to spust migawki, czy rozpoczynamy nagrywanie. Parowanie jest banalnie proste, poradzicie sobie z tym. Mamy XXI wiek, chyba wszyscy już mamy coś bluetoothowego, więc jestem przekonany, że nie będziecie mieli z tym problemu, natomiast yy, ja wrzucę wam tu przebitkę z tego, jak to parowanie oczywiście przeprowadzić. Wszystkie selfie -styki, które będę wam pokazywał, mają tego typu pilot, mają tego typu pastylkę. One mogą się delikatnie różnić kształtem, ale wszystkie działają dokładnie w ten sam sposób. Wszystkie parujemy w ten sam sposób. Na pewno też interesują Was wymiary tego. To złożone ma około 40 cm długości. Nie wysuwa się znacznie, ponieważ możemy sobie tutaj dołożyć około jeszcze 20 cm, czyli razem jakieś 60 cm. Także jak na statyw, no oczywiście to nie jest dużo, więc albo na biurku na przykład, kiedy Chcemy sobie odstawić gdzieś właśnie smartfon i prowadzić wideo rozmowę czy vlogować, bądź kiedy albo właśnie nawet i w terenie pasuje nam bardzo niska pozycja aparatu na statywie. Bądź kiedy faktycznie zaczepiamy to gdzieś po prostu wyżej, tak? O wspomnianą właśnie barierkę czy gałąź drzewa. No to wtedy w zasadzie tutaj wysokość tego statywu wtedy nie gra szczególnie roli, ponieważ to do czego przyczepimy ów statyw determinuje nam jego wysokość. Całość trzeba przyznać, że jest całkiem stabilna. I jeżeli sobie właśnie tutaj tak troszkę pokombinujemy, powyginamy delikatnie te nóżki to naprawdę mamy bardzo stabilną pozycję, w której ja nie wyobrażam sobie, żeby łatwo nawet dosyć ciężka kamera zwłaszcza przy tej niedużej wysokości mogła się przewrócić. Wszystko jest wykonane z naprawdę solidnych materiałów tutaj czuć, że to jest solidny metalowy pręt w środku, który z jednej strony całkiem łatwo poddaje się temu wyginaniu, także nie musimy się z tym siłować, wydaje mi się, że absolutnie każdy sobie z tym poradzi. Z drugiej jest to na tyle mocne, że też nie powinno pod ciężarem samego sprzętu który tutaj przymocujemy, opadać sobie czy uginać się. Sam ten teleskopik tutaj też jest bardzo sztywny, na nim nie ma w zasadzie żadnych luzów, no to jest króciutka tak naprawdę odległość, a mimo wszystko zastosowano, jak widzicie, tutaj aż pięć segmentów. Można by to załatwić tylko jednym, ale wtedy prawdopodobnie właśnie te przeciążenia na jednym połączeniu byłyby zdecydowanie większe niż wtedy, kiedy rozkładają się tutaj na łączenia 4, które nie uginają się w zasadzie prawie wcale. Sam system mocowania do smartfonów natomiast jest banalnie prosty. Otwieramy sobie te łopateczki i następnie po prostu rozciągamy i tyle. To jest jeden ruch i mamy zaczepiony smartfon. Nic nam już nie opada, telefon trzyma się naprawdę nieźle. Możliwość, żeby on sobie wyleciał z takiego uchwytu jest naprawdę bliska zeru. No, w standardowych oczywiście sytuacjach związanych z użytkowaniem takiego urządzenia. Także uważam, że wtedy możliwości do tego, żeby to nam spadło z takiego uchwytu są naprawdę bliskie zeru. Uchwyt rzecz jasna możemy obrócić sobie w każdej chwili do pozycji horyzontalnej. Operuje się tym naprawdę wygodnie. Nagrywać w ten sposób siebie nie jest absolutnie żaden problem. Całość nie waży stosunkowo dużo, więc zwłaszcza przy smartfonie, tak jak widzicie nie jest to żaden szczególny dyskomfort. Oczywiście wszystko to może się zmienić kiedy założymy sobie tutaj zdecydowanie cięższy aparat zamiast telefonu. Natomiast z telefonem czy w tym momencie kiedy mamy to zwinięte, czy nawet kiedy wysunę to sobie teraz maksymalnie, tak jak widzicie, zasięg robi się zdecydowanie, zdecydowanie większy. Na pewno będą się wkradać drgania, e, zwłaszcza kiedy nie macie stabilizacji. Ja nie mam za bardzo, a na pewno za dobrej stabilizacji na froncie, więc wydaje mi się, że możecie jakieś drgania dostrzegać. Natomiast pamiętajcie, że te drgania nie wynikają z tego, że to tylko drży, no tylko z tego, że po prostu też nasze ręce pracują. A tutaj nie ma żadnej mechanicznej stabilizacji obrazu, więc wszystko leży po stronie aparatu bądź smartfona, którego będziecie używać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą na sam koniec szybciutko chcę wam pokazać. W tym celu musimy sobie odkręcić jeszcze na sekundę ten uchwyt do smartfona. Najlepiej ze smartfonem razem, ponieważ ma on fajną jeszcze cechę. Mianowicie tutaj jest. Podstawka, taka nóżka, kickstand. Dzięki temu możecie sobie odstawić po prostu telefon na przykład też przed sobą na biurku. Daje to dodatkową funkcjonalność. Niby niewiele, ale zawsze coś. Ja mogę sobie zdecydowanie wyobrazić, że to daje kolejne całkiem ciekawe możliwości z uchwycenia zupełnie innych kadrów, stworzyć zupełnie inny kadr, niemożliwy do uzyskania w momencie, kiedy nagrywamy to sobie przy użyciu całego selfie sticka. W tym momencie mamy na przykład kadr z dołu specyficzny, ale dlaczego nie? Także jak widzicie, to naprawdę daje dużo możliwości, a przy okazji to jest naprawdę fajnie wykonany sprzęt, jakość taka, której nie powstydziłyby się naprawdę uważam droższe, takie stricte, fotograficzne, branżowe sprzęty. To jest oczywiście Tech Protect, czyli nasza marka własna. Także my stoimy za tym projektem i my stoimy też za kontrolą jakości, w pewnym sensie, po prostu, i też wymogiem pewnego rodzaju właśnie jakości i funkcjonalności przy bardzo rozsądnej cenie, i w taki sposób właśnie chcemy Wam to dostarczać. L07S naprawdę fajny selfie stick z ciekawą możliwością zmieniania go, oczywiście, również w statyw. A co mamy dalej? Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest model L05S, oczywiście również naszej produkcji, jak wszystkie selfie które będę Wam tutaj pokazywał. Ten jest konstruowany typowo do tego, żeby współpracować ze smartfonami, ewentualnie jakiś może mały, kompakt, prawdopodobnie dałoby radę tutaj wcisnąć. Natomiast jest to rzecz stricte smartfonowa. A co w niej takiego szczególnego? A tutaj mamy dwa takie śmieszne gadżeciki. To są źródła światła LED. Wystarczy przytrzymać dwie sekundy i włącza nam się światło. Światło, które, jak widzicie, całkiem troszkę daje. Zobaczcie, ja mogę to przyłożyć w tej chwili, pomimo, że jestem doświetlany lampami studyjnymi, to jak widzicie ze stosunkowo niskiej odległości, tutaj na mojej twarzy pojawia się całkiem sporo światła. Zresztą, oczywiście porobimy przebitki też ze smartfona, żebyście zobaczyli, jak to działa ale jakby co jest całkiem, całkiem niegłupie. Możemy też zmieniać temu temperaturę barwową i natężenie światła. Także możemy mieć tutaj około 3000 kelwinów, 4500 kelwinów i około 6000 kelwinów. Wystarczy wcisnąć po prostu raz i teraz już zmienia mi się to światło na przykład na zimne, około 6000 kelwinów. Wcisnę drugi raz, mamy zwiększenie natężenia światła na tej samej temperaturze. Kolejne kliknięcie to znowu światło ciepłe, około 3500 kelwinów. I na każdym z tych problemów Progów temperatury barwowej, oczywiście mamy również jeszcze dwa progi natężenia. Wszystko ładujemy sobie, no niestety, niezależnie. Szczerze powiedziawszy, ja chyba bym wolał, żeby to było nierozłączne, a za to żeby ładowało się i zasilane było z jednego akumulatora, tutaj musimy ładować to osobno. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, możemy też jednak mimo wszystko korzystać z tego niezależnie. To nie musi być na selfie sticku. To może na przykład jedno zostać na selfie sticku, drugie możemy sobie postawić na przykład gdzieś obok. Traktować jako dodatkowe źródło światła, jakieś kompensujące cienie, kiedy na przykład chcemy używać tego nie jako selfie stick, ale jako na przykład mały statyw i filmować stosunkowo niedużą jakąś scenę, na przykład na biurku, na której sobie nie wiem, majsterkujemy załóżmy, tak? I chcemy właśnie fajnie to doświetlić z dwóch stron, tak, żeby nie było widocznych cieni za bardzo. Szczerze mówiąc, tylko nie wiem w tym, bo będzie jeszcze na jak długo starcza po naładowaniu każdy z takich światełek. Wkleję wam to, bo postaram się to sprawdzić. Po prostu jeszcze nie Zdążyłem tego rozładować, więc podejrzewam, że no, chwilę to zajmuje. Postaram się zrobić dokładne testy i wtedy gdzieś tutaj zobaczycie dane na ten temat. A póki co, przejdźmy do samego selfie -sticka i jego konstrukcji. To też jest naprawdę fajna zabaweczka. Leciutkie, to waży około 200 gram, także naprawdę jest bardzo lekkie. Także nie będzie nas dodatkowo obciążać, nie będzie dodatkowo eksploatować naszego ramienia, kiedy będziemy używać tego właśnie jako selfie stick. Podstawowa długość to około 20 cm, ale rozszerzyć możemy to do około metra. Także robi tu się tak naprawdę przy okazji kawał jeszcze sprzętu. Aż za duże zdecydowanie jak na selfie stick moim skromnym zdaniem, no bo to naprawdę ucieka sobie bardzo, bardzo daleko. Natomiast może się świetnie sprawdzić, kiedy będziemy chcieli z tego zrobić sobie statyw, bo taka możliwość również jest. Otwieramy sobie tutaj na dole nóżki, zatrzaskujemy to wszystko i mamy całkiem stabilną pozycję. Oczywiście nie jest to jeden do jednego ekwiwalent poważnego statywu, ale z drugiej strony, no właśnie, no to jest sprzęt smartfonowy. To jest gadżet do lekkich, niedużych rzeczy. Rzeczy, których też prawdopodobnie będziemy używać głównie stacjonarnie, jak podejrzewam. Choćby właśnie w ten sposób, stawiając sobie to na przykład na biurku, czy stawiając to rozsunięte do końca, ale na przykład obok siebie na podłodze, na przykład za biurkiem, w podobnej sytuacji i w podobnej aranżacji jak ja mam to teraz. Ja mam na statywie kamerę, ale tak naprawdę, gdybym spróbował użyć tego i smartfona. De facto uzyskałbym bardzo podobny efekt co teraz. No i właśnie, na pewno jesteście bardzo ciekawi, czy to źródło światła rzeczywiście jakkolwiek wpływa na to, co widzicie na nagranym materiale. Spróbujmy się przekonać. Podłączę mój telefon, obrócimy sobie do pozycji horyzontalnej. Oczywiście, taka możliwość tutaj jest. Tutaj obrót jest dowolny. O 45 stopni, czyli może nie taki do końca dowolny, bo nie płynny, natomiast obraca to się jakby w nieskończoność, ze skokami o właśnie wspomnianą wartość. No ale dobrze, mamy światło włączone w tej chwili, wyłączę je na chwilę i rozpocznijmy nagrywanie. Na początek z wyłączonym dodatkowym źródłem światła, w tej chwili widzicie mnie tak, no jestem doświetlony całkiem równo, no ale tak jak wspomniałem, mam tutaj warunki oświetleniowe takie dosyć studyjne. A teraz włączmy sobie światło i zobaczmy. Ile tak naprawdę się zmieniło? No, jestem przekonany, że już widzę na przykład zmianę właśnie temperatury barwowej. Im przybliżam się oczywiście bardziej do tego, tym, tym ten efekt widać jeszcze wyraźniej. Zmieńmy teraz temperaturę barwową i znowu efekt moim zdaniem jest dostrzegalny. Większe natężenie. Zdecydowanie, zdecydowanie widać zdecydowanie różnicę. Zdecydowanie. różnicę. Mam, Mam wrażenie, wrażenie, że, że naprawdę, naprawdę no, widać to nawet i tutaj, tutaj, na, na tym, tym ujęciu, ujęciu, również na mojej twarzy, kiedy odsunę to od siebie, zdecydowanie zmienia się stopień, jakby doświetlenia mojej twarzy. Ale Was naprawdę nie interesują warunki studyjne, więc zróbmy jeszcze jedną rzecz. Ja na chwilę wyłączę moją lampę główną i spróbujemy zobaczyć, jak to doświetli moją twarz w warunkach, kiedy tutaj zrobi się prawie ciemno. I teraz, jak widzicie, tutaj. Moja twarz znika sobie w cieniu. Są kontry ze świateł efektowych. Mam tutaj drugą lampę, która kompensuje mi cienie z tej strony. Ale znowu tutaj moja twarz jest doświetlona bardzo, bardzo solidnie. Zmieńmy sobie teraz temperaturę po raz kolejny. Teraz mamy zimne światło i większe natężenie. Jest całkiem nieźle. A zobaczmy, co się stanie, kiedy teraz uruchomimy sobie z większym natężeniem światło ciepłe. No, widać, zdecydowanie widać, że to faktycznie doświetla przy oczywiście stosunkowo bliskiej odległości od samego źródła światła i od kamery. Natomiast działa. Wniosek jest taki, że w zasadzie można by przy tym spokojnie vlogować sobie w zasadzie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu i używać tego jako jedyne źródło światła. Mało tego. Odepnijmy na przykład na chwilkę jedno z nich i zobaczcie, że naprawdę sporo, sporo się zmienia, kiedy ja doświetlam się z jednej albo z drugiej strony. Także taki mały drobiażdżek, a potrafi zrobić robotę. Wróćmy do normalnych warunków oświetleniowych i podsumujmy sobie, co myślę o tym oto urządzonku. OK, to skoro znów mnie dobrze widzicie, to podsumujmy sobie, co tutaj mamy. No, mamy naprawdę ciekawe rozwiązanie. Całkiem intrygujące, bo całkiem funkcjonalne. Wydawałoby się, że takie małe światełko w czymś takim w zasadzie nie ma racji bytu, jako realne doświetlenie czegokolwiek. Natomiast no, pamiętajmy, że troszkę czasy się zmieniły. Tam nie ma jakiejś małej żaróweczki, no, tylko to są diody LED. Diody LED, które są piekielnie efektywne i naprawdę nawet w czymś takim małym akumulatorowym źródle światła jest tych lumenów na tyle dużo, że faktycznie potrafią pomóc. Także ja nie tylko polecam, ja chyba tak naprawdę sam też go chcę, bo myślę, że znajdę dla tego zastosowanie również i dla siebie. A teraz przejdźmy szybciutko dalej, bo mam dla was jeszcze dwa selfie sticki i to są odpowiednio L04S i L06S. Potraktujemy je sobie tutaj już razem, ponieważ one są do siebie bardzo podobne i ich podstawowa funkcjonalność jest bardzo, bardzo bliska sobie. Czyli przede wszystkim chodzi o MagSafe. Jeżeli macie iPhone'a, bądź jakikolwiek telefon wyposażony po prostu w magnes, wystarczy coś takiego. Ja używam Nothing Phone'a, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby również używać akcesoriów MagSafe'owych. Z każdym w zasadzie dowolnym telefonem wystarczy po prostu przykleić sobie magnezik. I ciach. I możemy w ten sposób bardzo wygodnie, bardzo szybko, bardzo stabilnie i bardzo bezpiecznie, ponieważ to nie spada. Nie ma takiej możliwości. Wręcz przeciwnie. Trzeba odrobinkę siły użyć, żeby w ogóle to odczepić. Ten magnes po prostu jest mocny. Nie ma tutaj żartów, ponieważ no, musi być, tak? No to jest coś, czym my będziemy poruszać. No to jest naturalne, to do tego służy. Nie służy oczywiście do tego, żeby tym machać jak młotkiem. Wtedy prawdopodobnie telefon spadnie. Natomiast kiedy będziemy po prostu używać płynnych ruchów, jak to zwykło się robić podczas nagrywania wideo, wszystko będzie w porządku. Zobaczcie zresztą sami. Ja mogę tym pomachać naprawdę całkiem mocno, nie zlatuje. I dokładnie taka sytuacja jest w obu przypadkach, z tym, że model L04S ma jeszcze taką dodatkową furtkę dla tych, którzy chcieliby dodatkowo i mimo wszystko zabezpieczyć ten telefon w uchwycie, ponieważ mamy tutaj takie klasyczne rozszerzane łopatki, które dodatkowo mogą złapać nam jeszcze telefon, i oczywiście wszystko obraca nam się jeszcze o 360 stopni wokół własnej osi. Plus przegub, który mamy w tym miejscu. Element teleskopowy jest identyczny dla obydwu i rozsuwa się to do około 100 cm. Dodatkowo na dole mamy jeszcze nóżki, które zmieniają to wszystko w całkiem funkcjonalny statyw. Dokładnie tak, jak w poprzednich selfistikach, które Wam pokazywałem, tutaj działa to dokładnie tak samo. W tych trzech modelach ten uchwyt w zasadzie nie zmienia się. Jak widzicie, to jest dokładnie to samo. To jest rozwiązanie, to z którego korzystamy już od jakiegoś czasu i to naprawdę fajnie nam się sprawdza. To jest stabilne, nóżki są podgumowane od dołu, także to dobrze trzyma się powierzchni, na której będziemy to odkładać, dobrze zaczepia się w tej pozycji, nie ma możliwości, żeby to się złożyło pod ciężarem, czyli w warunkach takich domowo-biurowo-studyjnych, nazwijmy to, kiedy właśnie chcemy sobie zrobić takie właśnie pierwsze małe studio, małą przestrzeń do nagrywania. I korzystać w tym celu ze smartfona, no to uważam, że to jest naprawdę fajne wyjście, fajne rozwiązanie. Bardzo wygodne. Tu jakieś małe naprężenia pojawiają się, bo muszą. Natomiast, no, moim skromnym zdaniem, ta maksymalna długość jest raczej do zastosowań statywowych, kiedy chcemy korzystać z tego jako selfie sticka to wydaje mi się, że te trzy ostatnie elementy spokojnie należałoby złożyć tak żeby ta długość nawet nie była po prostu aż za duża do tego co chcemy uzyskać w tym momencie zobaczcie, dalej mamy tak naprawdę około pół metra to już jest bardzo dużo, co zresztą śpieszę wam zaprezentować, zobaczcie jak daleko ja jestem w stanie odejść z aparatem w momencie kiedy korzystam z półmetrowej Selfie sticka. naprawdę jest tego sporo. Tu mamy teraz dużo szerszy kadr niż ten, którego używam na co dzień do nagrywania. Także wydaje mi się, że dla dużej stabilności i ograniczenia drgań, które wynikają po prostu z pracy naszej ręki, długość tego typu około 35-40 cm uważam, że będzie tak naprawdę idealna. Zobaczcie, ja w tej chwili dalej nie zajmuje wcale moja głowa połowy kadru, a ruch jest dużo płynniejszy. I dużo stabilniejszy, mimo że mój aparat na froncie, którego w tej chwili korzystam, jest mocno średni i ma fatalną stabilizację obrazu. A mimo wszystko jestem w stanie w miarę, w miarę płynnie poruszać tutaj kamerą bez szczególnych drgań i nie wygląda to wcale najgorzej. No a magnes w selfie -sticku uważam za. Absolutnie super rozwiązanie, kiedy chcemy z tego korzystać właśnie tylko i wyłącznie ze smartfonów. Kiedy potrzebujemy coś również do kamer, do dużych aparatów, no to wtedy potrzebujemy troszkę jednak masywniejszego, solidniejszego selfie sticka, jak ten, który pokazywałem wam na samym początku. To jest na przykład chociażby dwa razy cięższe. Tutaj mamy około 200 gram, ten ważył około 400. To jest spora różnica, no ale tutaj mamy te wspomniane chociażby metalowe pręty, no ale całość naprawdę jest masywna. To znowu, kiedy chcemy sobie właśnie tak vlogować lekko z lekkimi urządzeniami, no to. Świetne jest to rozwiązanie. Przy okazji, po złożeniu, no to jest maleństwo. To się w zasadzie powinno zmieścić do każdej damskiej torebki, do plecak, a być może nawet gdzieś do kieszeni kurtki pod pazuchę. To po prostu jest zgrabne, a bardzo, bardzo funkcjonalne. A zatem mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was naszymi nowymi selfie Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło. A są niewątpliwie godne polecenia. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Thank you